No, mamy 14.01, sobota 3 lipca 2021 roku. No tutaj nakarmiłem garfieldy, były 3 nawet jadły, już się tam najadły, już pochowały. Przyniosłem wodę, ale w międzyczasie, jak tutaj spojrzałem, to widziałem kotkę. No teraz jej nie widzę. Ona tam wyszła tą dziurą za parkanu. I tak też się zastanawiam, czy czasami to nie jest ta druga kotka, co ma dwa rude. O, jest, jest. Czy jest? Poleciała. A schowała się. A. Słuchajcie, ona była tutaj w stołówce. Tu jest stołówka. Tu są trzy panie, które się opiekują kotkami. Tu z nimi uzgodniłem i przywiozłem domek. O, tam jest ustawiony. Także w razie czego mogą się tam kotki schować. Było tutaj, ale trochę za blisko, tu się kręcili. No a stołówkę tutaj z krzesła panie zrobiły. Zobaczcie, karmy na weekend zostawiły dużo. Tutaj mleko było, ale już wypiły. No muszę te panie przekonać, żeby że im dam ten dozownik karmy, bo tak to ta karma wietrzeje. O, a tutaj uciekła tą dziurą. Tu jest talerzyk, na który od czasu do czasu kładę karmy mokrej. No i zobaczymy tutaj przez parkan, czy ten kotek jest i co to za kotka, jak on wygląda. Aha. Patrzę i nie widzę. Wczoraj, jak tu zaglądałem, to siedziała tutaj na rogu. Na tym gzymsie. O, tu siedziała. No ale teraz nie widzę. Natomiast mogę powiedzieć, że jak byłem po drugiej stronie parkanu, to wiem, gdzie się te kotki chowają. One po prostu wchodzą tam do piwnicy. Zobaczę, czy z tej strony będzie to wejście widać. O nie, zasłonięte. Zasłonięte. Zarośnięte. Nie pokażę. Nie ma, uciekło gdzieś dalej. No trudno. Ma suchą karmę. To już 50% posiłku ma. W razie czego, w najgorszym przypadku, to się pożywi trochę. A garfieldy są tam. O. Widzicie, są. Są dwa, a czyli trzeci jeszcze w piwnicy siedzi. No to tak to wygląda, kochani. No to jest nasza wieża. Wieża komin. Tam u góry jest zbiornik z wodą. I tak to wygląda.